Monika, dzień dobry. Dzień dobry. Program Królowa Przetrwania z Twoim udziałem jest absolutnym hitem. Jak Ty się czujesz, kiedy oglądasz te wszystkie odcinki? No przede wszystkim jest dużo śmiechu. Przypominam sobie te wszystkie momenty, tak jakby to było wczoraj. Czuję te emocje i no, czasem chce mi się płakać, czasem mi się chce śmiać. Przypominam sobie, jakie były warunki. No i z jednej strony no, było hardkorowo, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tak cudownej przygodzie. Kiedy padła propozycja wzięcia udziału w tym programie, od razu się zdecydowałaś, biorąc pod uwagę warunki? Tak, od razu się zdecydowałam, chociaż potem bardzo się bałam. Bardzo się bałam i nie wiedziałam, czy popełniłam dobrze. Ale mój chłopak bardzo mnie pchał ku temu. Powiedział, że jak się czegoś boisz, to musisz to zrobić. No i tak jakoś poszło. W programie wydarzyło się też sporo dram między Martą, między Anetą Glam, między Natalią Janoszek, między po prostu wszystkimi. Ja mam wrażenie, że ty byłaś tak troszeczkę z boku tych wszystkich dram. Czy na chwilę obecną żałujesz, że się gdzieś tam nie wtrąciłaś do pewnych rozmów? Ja nie jestem osobą, która przepada za dramami. Uważam, że są infantylne i niepotrzebne. Zawsze wszystko możemy sobie wyjaśnić na boku, prywatnie. Natomiast muszę przyznać, że wiele materiałów zostało wycięte po prostu i były takie momenty, gdzie się trochę wtrącałam. No natomiast no, też było tak, że w trakcie niektórych dram ja siedziałam z boku, kompletnie mnie nie interesowało, co się dzieje i czułam się trochę jak z dziećmi w piaskownicy. Słuchaj, Natalia Janoszek i jej udział zaskoczył chyba Anetę Glam najbardziej, bo nie podała jej ręki na samym początku. Jak ty oceniasz zachowanie Anety? Anetka jest bardzo fajną osobą, ale jest też osobą, która ma zawsze swoje zdanie, praktycznie na każdy temat. Ciężko jest się z nią kłócić, ciężko się jest z nią nie zgodzić. No uważam, że to nie było ładne, że to nie było zachowanie z klasą. Byłam troszkę zszokowana tym, bo uważałam, że Aneta jest taką kobietą, która po prostu emanuje klasą i taką dojrzałością i elegancją. No to nie było ładne, ale no Aneta myślę, że ma swoje zdanie po prostu i będzie się zachowywać tak, jak uważa, że jest słusznie. A jeśli chodzi o samą Natalię, jakie wrażenie ona na tobie zrobiła, biorąc pod uwagę to, że gdzieś tam wcześniej przed udziałem w tym programie czytałaś i słyszałaś o różnych dramach i sytuacjach z nią związanych? Na początku trzymałam bardzo duży dystans, nie rozmawiałam z nią za bardzo, ale potem jak tak przyglądałam się z boku, jak ona się zachowuje, jak rozmawia z innymi, jak rozmawia z dziewczynami, z którymi ja się bardzo przyjaźnię. I z każdym dniem poznawałam ją trochę lepiej, coraz lepiej i muszę przyznać, że to jak ją wykreowały media, to co o niej piszą, to co o niej mówią, co się mówi też oczywiście w środowisku dziewczyn, jak tylko przyszła, jest zupełnie inną osobą. Jest po prostu skromna, miła, sympatyczna, bardzo życzliwa i pomocna. Ja muszę przyznać, że ja na początku też byłam źle nastawiona do niej. Oceniłam książkę po okładce, czego nie powinnam robić, bo no jest mi bardzo przykro i głupio z tego powodu. Ale no byłam uprzedzona, potem się poznałyśmy, pogadałyśmy i naprawdę uważam, że jest cudowna. To jak teraz patrzysz na materiał Krzysztofa Stanowskiego? Wierzysz w to, czy bardziej wierzysz Natalii? Jak to jest? Nie mam tak naprawdę już zdania na ten temat, bo on mówi jedno, ona mówi drugie. Nie wiadomo, kto kłamie, kto nie. Ja widziałam Natalię na przykład, jak ona opowiadała te wszystkie historie z drugiej strony i to naprawdę wszystko się kleiło, miało sens. No i też jak mnie ktoś pyta, czemu ja ją lubię. Na Instagramie ludzie pytają, że ona jest, czemu ja się z nią w ogóle koleguję, jest taka i siaka. I ja zawsze odpowiadam, no okej, dobrze, ale pytanie jest takie, czy ona komuś tak rzeczywiście zrobiła krzywdę, nie wiem, nie handluje organami na czarnym rynku, nie podpala budynków, nie kradnie dzieci. W sensie, okej, rozumiem, że ktoś może być źle nastawiony, ale bez przesady.